Cześć wszystkim, z tej strony powracający jak zły szelong Jakub Martewicz, autor komiksowy, twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan czy Kocia Planeta. Witajcie na kanale Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej, warsztatowej kuchni. Dzisiaj jedziemy dalej z koksem z naszym archiwum TM Semik, a jest ku temu parę powodów. Pierwszy to jest taki, że wyciągnąłem ostatnio z archiwum całe kopy tych starych komiksów wydanych po polsku. Drugi to jest taki, że właśnie ten komiks, który widzicie przed oczami, Lobo's Back, Lobo Powraca, wydany jako wydanie specjalne w 1996, niedawno sobie przypomniałem jako jeden z pierwszych, jestem więc na świeżo po lekturze i mogę o nim nawinąć. No a trzeci powód jest, słuchajcie, taki, że nic nie sprzedaje tak dobrze filmików na YouTube jak goły tyłek i sami przyznacie, że gdybym wystawił swój, to prawdopodobnie recepcja nie byłaby tak dobra jak w przypadku tego właśnie Bad Boya. Więc mam wysokie wymagania związane z tym filmikiem. Zobaczymy, czy baner przejdzie przez surową YouTube'ową cenzurę. No i pojedziemy sobie z koksem. Pamiętam, jak kupowałem ten komik w 96 w kiosku, kiedy on się ukazał. Musiałem go bardzo szukać. Myślę, że mimo, że tyłek na okładce jest męski, o dziwo, biorąc pod uwagę demografię ówczesnych czytelników TM Semik, no to jednak chyba cieszyło się to sporą popularnością, bo musiałem zwiedzić pół miasta, żeby w końcu jakiś egzemplarz jeden ukryty dostać. A ukryty on był, pamiętam, gdzieś, jak zwykle bywa, między świerszczykami. Słuchajcie, ja myślę, że w ogóle trzeba oddać propsy kioskarkom ze starych czasów TM Semik. Wszystkim paniom Bożenom, Krystynom, Zdzisławom i innym cudownym gwiazdom tego pięknego okresu, bo ja myślę, że one, słuchajcie, miały takie chyba coroczny jakiś zjazd kioskarek, w ogóle tajemny, na którym podejmowały wiele ważkich dla naszych ówczesnych żyć decyzji. Na przykład jedną z nich było to, że komiksy TM Semik były zawsze, to była gwiezdna zasada, schowane gdzieś pomiędzy najbardziej twardym porno. I nawet jak człowiek szedł po najświętszej spowiedzi do kiosku, z najczystszymi intencjami, mając nadzieję na przeczytanie jakichś komiksów zatwierdzonych przez najbardziej surowy Comics Code Authority, to i tak widok tych cycatych blondynek wyglądających gdzieś z najczarniejszych zakamarków kiosku powodował, że cały krąg grzechu bardzo prawdopodobnie zaczynał się u wielu osób na nowo. Więc trzeba było się trochę namęczyć, żeby wszystkie te komiksy zdobywać. Nie było tak, jak wy teraz młodzi macie, że od razu można zamówić online, tylko trzeba było właśnie z tymi wszystkimi kioskarkami współpracować. A nie mówię już o tym, jak chciało się zamówić wydany też swego czasu przez TM Semik komiks Wildcats. Jako, że było podobne czasopismo, bardzo podejrzane, ale wzbudzające wiele emocji i buraków u bardzo wielu młodzieńców, no to trzeba było się też sporo namęczyć w kiosku, żeby dostać ten właściwy Wildcats, a nie to, o czym pomyślała od razu kioskarka. Okej, słuchajcie, jedziemy z koksem i tak, to jest wydanie specjalne, które zbiera czteroczęściową miniserię, taką drugą główną miniserię w dziejach Lobo, autorstwa Simona Bisleya, Keita Giffena, Alana Granta i Christiana Alamy, który zastępuje tu Bisleya w jednym z odcinków. Okładka to oczywiście Glenn Fabry, znany również z Preachera. I ja sobie tak, patrząc na tą okładkę, znakomitą zresztą, to sobie tak myślę, czy to nie jest takie, słuchajcie, trochę a la Proto Preacher nawet gdzieś. Ja się zastanawiam, te wszystkie bramy jakieś piekielne, ten czerwony background, te skrzydełka, to jest gdzieś ta flaszka w ręku, to jest gdzieś tam coś musiało Fabriemu też świtać swego czasu, a to chyba powstało jakiś tam czas przed Preacherem. Wydaje mi się, że to była okładka do trade paperbacka z 1993 roku, no ale tak mi się to skojarzyło i myślę, że kto wie, czy gdzieś tam również Garthowi i Innisowi nie zapaliło to jakiejś lampki. Taki myk robiło TM Semik na tych wydaniach specjalnych wtedy, gdzie się to chyba zaczęło w 95, przechodziło w 96, że słuchajcie, ktoś wpadł na pomysł robienia tych dziwnych czcionek takich, ktoś tam się zaczął bawić, nie wiem, czy jakimś aerografem, czy czymś, no i na prawie wszystkich wydaniach specjalnych mieliśmy właśnie te takie dziwne logotypy różne i nowatorskie czcionki. No taki znak czasów, ale myślę ogólnie, żeby naprawdę trzeba oddać props całej redakcji, bo jest to jeden z lepiej wydanych komiksów. Zaraz sobie zresztą zobaczymy w środku, wszystko naprawdę ładna, szata edytorska. Tutaj myślę, że TM Semik bywało z tym różnie ze względu na ówczesne możliwości technologiczne i tak dalej, ale jednak myślę, że tutaj wygląda to wszystko bardzo ładnie, tak samo jak back cover. To było jedno z lepszych rzeczy, bez jakichś takich zbędnych reklam. Naprawdę myślę, że widać, że tutaj się wszyscy postarali, żeby wyszło jak najlepiej. I to jest kontynuacja, słuchajcie, ostatniego Czarniana, w zasadzie taka luźna, gdzie też podobny zespół, Keith Giffen, Alan Grant i Simon Beasley z 90 tym razem roku robili ten pierwszy słynny komiks z Lobo. I o nim sobie na wilkę też kiedyś zrobimy, bo też tego Bad Boya muszę przeczytać. No ale przecież nikt nie powiedział, że musimy to robić w jednej kolejności. Zobaczcie, by the by, jak inflacja szła już wtedy. Widać, nie jest to wynalazek naszych
naszych czasów. 2,90 w roku 94 i 4,50 w roku 96, więc no, wzrost całkiem spory. I tyle. Dobra, tego odkładamy ad acta na razie, a zajmiemy się tym bad boyem. Słuchajcie, w ogóle Bisleya, ja wiem, że on do Łodzi przyjeżdża prawie tak często jak Grzegorz Rosiński, ale ja nigdy go nie widziałem w Łodzi chyba. Ja go widziałem raz w New Jersey na targach, jak siedział przy stoisku, popijając coś tam. To było jeszcze tak wcześnie rano dosyć, więc ten, niech było pusto. I spotkałem tam wielu fajnych ziomów różnych. Kiedyś wam o tym opowiem, parę plansz sobie kupiłem, no ale takie mam z nim właśnie przygodę. Nie podszedłem jak kretyn, szkoda, bo nie było kolejki i mogłem sobie jakoś wziąć jakiś fajny rysunek albo jakiś podpisany komiks, ale było tam tyle fajnego stafu, że nie zdołałem. To była taka moja jedyna przygoda z Simonem Bisleyem. No dobra, Bisley jak to Bisley, słuchajcie. On kontynuuje tutaj ten vibe, jaki widzimy w ostatnim Czarnianie, czyli takie mocne kreskowanie z dużą ilością takiego aerografu, czy też może, ja nie wiem, jakimi technikami on robił te swoje takie rozbryzgi tuszu, natomiast jest to praktycznie na każdej stronie i to jest takie, ja myślę, że to się gdzieś wywodzi z tego, że Bisley pracuje również technikami malarskimi bardzo często. Mamy przecież jego Sąd nad Gotham albo komiks Slane. No i to tutaj bardzo dobrze widać w tym komiksie właśnie. Jeszcze tylko powiedzmy może trochę o stopce. No to tak, Keith Giffen i Alan Grant to są starzy wyjadacze. No, Alan Grant niestety już od niedawna nieżyjący. Wszyscy wspominaliśmy niedawno jego czasy, kiedy to pisał do Batmana, często razem z Johnem Wagnerem, głównie do rysunków Norma Breyfogla, ale nie tylko, więc również zmarłego. Więc słuchajcie, no nic już nie będzie takie samo w tym komiksowie. Simon Bisley jest na pierwszych trzech numerach tej miniserii, która składa się na ten paperback i Christian Alamy zastępuje Simona Bisleya w ostatnim odcinku. Nie wiem z jakich powodów, ale pewnie może jakiś deadlines albo coś takiego, bo Bisley to nie był, słuchajcie, ktoś nie jest, to tak mi się wydaje, ktoś to jest najbardziej stałym ze wszystkich rysowników. Widać u niego w ogóle, jak się idzie przez tą jego karierę, widać u niego takie komiksowe ADHD, że gdzieś tam on i by malował, i rysował, i zmienia koncepcję podczas, i zrobi jakiś rysunek samym ołówkiem wśród innych namalowanych farbami i tak dalej, więc jest tu ciągłe poszukiwanie, ciągłe takie drżenie rąk, żeby co by tu. Taki to ten nasz Bisley jest. Lovern Kindzierski i Daniel Wodzo na kolorach. Bardzo fajnie, zwłaszcza Lovern Kindzierski. Z tego co pamiętam, to Kindzierski robił też kolory na pierwszej miniserii, więc zawsze na propsie. I reprodukcja. Już od pierwszej strony tutaj widać. Zobaczcie, jak fajnie się oddają te czerwone oczy Lobo. To była rzadkość wtedy w TM Semik. Papier offsetowy, super wydane. Ja byłem wtedy pod niesamowitym wrażeniem, bo to w porównaniu z tymi miesięcznikami, albo też z innymi wydaniami specjalnymi, chociaż muszę przyznać, że wydania specjalne były często wydawane lepiej, no to był przełom. Te kolory robiły naprawdę świetną robotę. Myślę, że tutaj TM Semik w ogóle nie miało się czego wstydzić. To czasami wyglądało lepiej nawet niż oryginał. Twardy papier, świetny, super oddana kreska Bisleya. Te wszystkie komputerowe separacje, przejścia z jednego koloru do drugiego. To była wtedy pewna nowość. No taka podana w takim bardzo 90-sowym sosie tutaj, ale ona mnie nadal kupuje. Jak sobie to czytałem, no to bardzo się tym cieszyłem. O, zobaczcie tutaj, jak pięknie ta czerwień jest oddana. Także nie, naprawdę super papier chwyta kolor i myślę, że gdyby to było wydane na kredzie, to stracilibyśmy pół fanu. Mimo, że może nie całkiem tu wszystko się ładnie pokrywają te kolory z tuszem, jest tu może troszeczkę takiego gdzieś miszmaszu, ale i tak było to jak na tamte czasy, zwłaszcza bardzo żyletowate. Zobaczcie, jak świetny jest tutaj ten kontrast między tym ziomem tutaj, a tą fryzjerką Ramoną, która potem zleci Lobo tą całą czarną robotę. No oczywiście, jeśli chodzi o walające się wszędzie stosy trupów, no to tutaj Bisley nie ma sobie równych. Trzeba lubić ten klimat, ale powiem wam, że przypomniałem sobie niedawno właśnie ten komiks i wydał mi się on naprawdę bardzo zabawny. Jest to, co się tak całkiem nie zestarzało. Ja myślę, że tu naprawdę wyjęto sobie kij z tyłka i jednak Alan Grant, jednak Keith Giffen i cały ten Bisley, który w taki trochę przebojowy, a zarazem czasami nieporadny sposób oddaje cały ten humor, no to wszystko działa. To nie bez powodu, słuchajcie, zrobiło taką furorę. Zwłaszcza, wydaje mi się, bardziej może nawet za oceanem niż w samym US, no bo ta oryginalna miniseria to nie jest coś, co by tam chodziło po jakieś wielkie kwoty. To taka moda była i minęła. To był przebój, ale to też ten przebój szybko zczezł i potem pojawiały się już kolejne spin-offy, jakaś seria Lobo i tak dalej. Było to przez parę lat popularne. Potem wszyscy o tym zapomnieli, trochę jak o komiksach tych wczesnych Image i o podobnych klimatach. No ale ja tak sobie jak ostatnio właśnie czytałem, to pomyślałem, że to nie jest tylko taka właśnie przemoc i bujda i jakieś tam żarciki, tylko to się nawet wszystko trzyma trochę scenariuszowo jakiejś tam kupy na swój sposób. Jest to takie dosyć ciekawe, co tu się dzieje, ta cała koncepcja.
Oczywiście na taki swój zabawny sposób, ale jednak mimo wszystko to nie jest taki randomowy zbiór bujek i różnych dziwnych tekstów, tylko jest tu takie coś i nad czym sobie taki stary dziad jak ja trochę tam pomyśli gdzieś, no bo jednak Lobo w końcu tu umiera, trafia do nieba i tak dalej, więc zaraz sobie do tego dojdziemy. Zobaczcie, jak właśnie Beasley bardzo surowo podchodził czasami do rysunku. Tu nie ma takiego rzeźbienia, on czasami miał takie, ja w ogóle w nim widzę takie dwa trochę zmiksowane podejścia, bo z jednej strony on był bardzo taki czasami fetyszyzował bardzo kreskowanie, trochę a la Todd McFarlane, że walił tego dużo. Zobaczymy tutaj zresztą na tych kolejnych stronach. Często będzie coś takiego, że strona będzie zawalona szczegółami. Ja to jako młody szczyl rysowałem, odrysowywałem. Żałuję, że wywalałem te strony czasami, bo teraz bym sobie chętnie pokazał, zobaczył, jak ja kiedyś to po prostu kopiowałem dla zabawy. Ale też czasami on przechodził w takie bardzo, bardzo puste, szybkie rysunki. Więc mamy tutaj do czynienia z takim właśnie takim właśnie trochę bipolarnym, chciałem powiedzieć, Beasleyem, że z jednej strony czasami jest tu bardzo bogato, a czasami jest tu bardzo luźno i to się fajnie tak, słuchajcie, przeplata. I ja nie wiem, powiem wam, że ja nie wiem, ja tak widziałem trochę tych prac Beasleya, wielkim specjalistą nie jestem, widziałem Sąd nad Gotham, widziałem Lobo, widziałem jakieś tam inne komiksy z żółwiami Ninja, jeden chyba Body Count się nazywał, Slayna widziałem i parę innych. I Beasley to jest taki, wiecie co, trochę dla mnie hit and miss. Ja do dzisiaj nie wiem, na ile on naprawdę potrafi porządnie rysować, a na ile on to wszystko tak trochę konfabuluje tutaj. To jest dla mnie wielka zagadka, bo jak mu coś wyjdzie, to jest to zupełnie rewelacyjne, ale czasami te rysunki są ocierają się o taki pastisz trochę. Zresztą bardzo wiele osób potem i u nas w Polsce go kopiowało i gdzieś tam było pod jego wpływem. Było dużo takich, pamiętam w tych różnych czasopismach, AQQ i tak dalej. Pojawiali się ludzie, dzisiaj trochę już nie śledzę tego rynku, ale pojawiali się ludzie, którzy bardzo ostro kopiowali i inspirowali się przynajmniej jego kreską. Więc zobaczcie, jakie fajne tutaj przejście między tymi kolorami, tutaj bardzo takie wyraźne, znowu ta czerwień się mega rzuca, świetne wydanie, ten seledynowy tutaj, naprawdę wszystko aż piszczy na czytelnika. No a tutaj znowu Kindzierski, bo zakładam, że to on stosuje trochę bardziej taką stonowaną paletę, ale też fajnie. Zawsze rozwala mnie ten goryl czytający komiks The Demon od tyłu. Okładka jest tu, gdzie powinien być tył czasopisma, no ale to, słuchajcie, nie sposób doszukać się tu w ogóle sensu. No tak jak mówię, to jest ten przykład takiego szalonego kreskowania Beasleya, który jak już się wydawało, że gdzieś tam jedzie po bandzie, to znowu wrzucał taki zadziwiający jakiś tam splash. Taki jak na przykład tutaj, o zobaczcie, tu dopiero docieramy do samego core'u komiksu. Ziom, to jest ziom, który walczy z Lobo. Lobo próbuje zdobyć nagrodę za jego głowę, no i właśnie tak dochodzi do śmierci Lobo. Nie będzie to pewnie dla za wielu z was spoiler, no ale mimo wszystko zobaczcie, jakie ta walka robi po prostu niesamowite tutaj wrażenie totalnego pastiszu, a jednocześnie jest to coś, na co człowiek graficznie patrzy, zwraca uwagę. Także ja myślę, że to jest trudno w ogóle zrobić. To jest coś takiego, taki z jednej strony wielki pastisz, taki niby komiks taki wodolejski, gdzie to wszystko idzie ze strony na stronę i człowiek tylko czyta, ale jak ja to czytałem teraz, już trochę bardziej doświadczony po tych moich całych latach spędzonych z komiksami, to ja tu widzę strukturę, ja tu widzę pewne scenariuszowe triki, ja tu widzę pewną spójną całość, więc to też, tak jak mówię, to nie dajmy się zwieść takiemu pozorowi, że to było gdzieś tam takie troszeczkę wodolejstwo pełne przemocy i różnych takich żarcików z panelu na panel. Ja nie, ja myślę, że te pierwsze komiksy z Lobo, to one całkiem, jakby z tego zrobić taki pulpowy film, to one by się całkiem też sprawdziły z pewną taką fabułą i przyciągnięciem widza. Więc całkiem spoko. No ale tak jak tutaj mówię, to kreskowanie, bardzo fajne efekty, cool. Beasley potrafił dać czadu. Kto by pomyślał o takiej amunicji wepchniętej gdzieś tam w te twarze. No i tu pamiętam ten splash, naprawdę robiło to wrażenie. To było w czasach, kiedy wszyscy ci, którzy wtedy, większość tych czytelników, którzy czytaliśmy wtedy TM Semik, byliśmy już po tych pierwszych zetknięciach z Image, gdzieś tam nam to świtało, to był w końcu 96 rok. To już takie w zasadzie dojrzałe, późniejsze nawet TM Semik. Ale mimo wszystko robiło to wtedy niesamowite wrażenie nadal. Mało kto jednak tak rysował w porównaniu z tymi innymi rzeczami. No ale pamiętam, że też, by the way, był wtedy fajny miesiąc, bo to był, jeżeli pamięć mnie nie myli, było zimno wtedy, to był chyba luty 96, kiedy ja to dostałem. To jest 1,96, tak. To był luty i ja jestem pewien, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale pewien jestem, że jednocześnie mieliśmy tak, słuchajcie, Supermana tego z Cyborgiem, gdzie się pierwszy raz pojawił Cyborg po śmierci Supermana, Batmana mieliśmy ze złamaniem Batmana przez Bane'a. Mieliśmy J.A. Lee w X-Men, w tym Executioner's Song. No i w Spider-Manie było wtedy Maximum Carnage, z tego co pamiętam. Więc tam było pełno fajnego staffu i działo się. Dzisiaj wszyscy do tego wracamy. Lobo był takim dodatkiem fajnym.
Do tego, także kurczę, jak sobie pomyślę teraz, jakie fajne były te wydania wtedy, no to dzisiaj czegoś takiego znaleźć, to trzeba sięgać właśnie do tych back issues. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli takie nowe miesięczniki właśnie w tym stylu i na takim poziomie jak wtedy. Więc tam całkiem dobre rzeczy wtedy TM Semik wydawało. I ja myślę też z perspektywy czasów, że Semik wydawało zupełnie dobre rzeczy. Słuchajcie, dzięki temu znamy jednak tych największych twórców. Owszem, było trochę parę takich rzeczy, których im się nigdy nie udało wydać, jak na przykład Dark Knight Returns Franka Millera, może Year One tak samo, ale to było naprawdę kilka takich rzeczy. Natomiast ja myślę, że jednak jak oni wybierali ten staw do wydawania, to z reguły to bardzo dobrze działało. Oczywiście przeplatali też trochę rzeczy bardziej wysublimowane z rzeczami takimi, no trochę bardziej przyziemnymi, jak tam reprinty Marvel Comics Presents, w tym z Wolverine'em i Ghost Riderem, czy jakieś tam inne wydania specjalne, ale mimo wszystko summa summarum dało nam to dobry ogląd na to, co działo się za oceanem. Ja słuchajcie, mam całkiem sporą kolekcję różnych komiksów z lat 80. i 90. i naprawdę, no oczywiście, że można tam szukać pereł, które nie były wydane u nas w Polsce, ale myślę, że redakcja to, co mogła, to robiła, żebyśmy ten najlepszy staw poznali i także wielkie propsy za to. Kolejny raz widzę tę czerwień wydostającą się z oczu Lobo, naprawdę fajnie wydrukowana. No i to jest takie coś, słuchajcie, niedawno omawiałem tutaj Eda Piskora i jego Red Room na tej nawince, ale to jest właśnie to, co u Piskora brakuje, to jest tutaj, to jest taki trochę, no ja wiem, że to nie, może na każdy żołądek są rzeczy, ale no to jest rozwalające, to jest podane w takim sosie, że gdzieś tu jest takie nawet troszeczkę głębsze przesłanie, jakby się zastanowić, no co się dzieje z nami po śmierci, czemu ten Bóg tam nie reaguje, to jest takie trochę, nawet bym powiedział, że to lekki taki preacher w krzywym zwierciadle, coś, jak się człowiek nad tym zastanowi. I także no, zupełnie inne mam podejście właśnie niż do Red Roomu, gdzie widzę tylko taką surową, wycyzelowaną przemoc, a tutaj to wszystko, nie mam do tego, nie ma to pretensji do niczego, to jest, można się tym estetycznie zachwycić, mimo że jest to no, może rzecz nie dla każdego, not for the faint of heart. By the way, liternictwo pani Anny Krywal zawsze robiło na mnie niesamowite wrażenie. Semik miał w ogóle fajnych literników. To ten ziom po prostu dostający w twarz, to jest czysty Beasley. To jest po prostu, on ma takie coś, słuchajcie, w sobie, tak jak mówiłem, ja nie wiem na ile on potrafi porządnie rysować, a na ile on to tak trochę konfabuluje i wymyśla i jedzie na samym talencie. Tego nie wiem, jaki jest jego artystyczny background. Ale jak on ma jakiś niesamowity dar do takiego komizmu, gdzie tutaj na przykład widać nawet jak Lowo trzyma tego zioma tutaj jego głowę. Jest to jakiś taki, słuchajcie, slapstick w tym. Ja tu widzę. Naprawdę, jest to, myślę, że to jest też rzadki talent. To tego się nie można za bardzo nauczyć. To trzeba gdzieś tam czuć. To jest jak, wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że sztuka jest jak gówno. To po prostu czuć. Ja myślę, że Beasley czuje te rzeczy. On, cokolwiek by o nim nie mówić, całości jego kariery, lubić go czy nie, ja myślę, że Beasley to jest ktoś, kto po prostu gdzieś to ma we krwi, gdzieś to, on by nawet nie potrzebował specjalnie z warsztatu, tylko ja myślę, że to jest dużo też takiego rysowania from the gods, z ręki, gdzieś szczęśliwych trafów i tak dalej, które naprawdę można mieć tylko dzięki wielkiemu talentowi. Ja tu ten wielki talent, myślę, że tak jak wielu innych u Beasleya, bardzo widzę i ta rozwalająca scena po prostu to potwierdza, no. Ale wracając do liternictwa pani Anny Krywal, jest to zdecydowanie jedna z najlepszych literniczek TM Semik. I słuchajcie, ciekawostka, fun fact z Henryka Kajdana. Ja kiedyś miałem bardzo taką krótką wymianę, bardzo profesjonalną, króciutką wymianę mailową z panią Krywal i byłem trochę o taki dłuższy krok od tego, czy Henryk Kajdan nie mógłby mieć takich literek, wiecie? Właśnie kreowanych przez panią Krywal, ale no nie miałem wtedy, szczerze mówiąc, budżetu na to. To było ponad dekadę temu, jeśli dobrze pamiętam. I musiałem niestety sprawy odłożyć i tak to jakoś przeszło bokiem, ale było window of opportunity i nie wiem jakby było teraz, muszę o tym pomyśleć, ale przeszło ono, kto wie, może nie bezpowrotnie, natomiast do dzisiaj się zastanawiam, co by było, gdyby parę plansz Henryka Kajdana mieć właśnie z tym na oryginałach, z tym pięknym liternictwem pani Krywal. To jest po prostu, słuchajcie, ja nie wiem jak ona to robiła tutaj, ale to jest wszystko, to jest jak komputerowe, no to jest lepsze prawie niż Todd Klein. Ja myślę, że gdyby jeszcze tylko podrasować parę różnych rzeczy, typu dać troszeczkę więcej takiej różnorodności tutaj, to już w ogóle mielibyśmy coś, co mogłoby konkurować z najlepszym liternictwem światowym. Naprawdę, bez zbytniej przesady. To jest tak równiutkie,
że robi niesamowite wrażenie i to jest wielka kontrybucja też do tego całego wydania TM Semikowego, jako do czegoś, do czego warto wracać i się tym estetycznie zachwycać. Także propsy wielkie i szacun za te literki, bo wyglądają one po prostu przepięknie. Myślę, że dzisiaj komiksy wiele tracą z tego powodu, że mają już liternictwo maszynowe. Ja też je stosuję, bo nie umiem robić literek, męczy mnie to. To jest wielka sztuka i wymagająca wielkiego zapału, cierpliwości i umiejętności. Myślę, że nie... Naprawdę, jakbyście spróbowali zrobić to i przeznaczyli sobie cały dzień na wyliterowanie jednej strony, słuchajcie, nie zrobicie tak jak tu, bez odpowiedniej wprawy, bez odpowiedniej takiego znajomości warsztatu i tak dalej. Nie zrobicie, choćbyście zjedli 1000 kotletów i skupili się jak 1000 atletów. No, próbowałem i to nie idzie tak łatwo. Liternictwo to jest wielki fach, niestety już zapomniany, ale dzięki Bogu mamy te stare komiksy, którym się możemy nim zachwycać. O, zobaczcie, jakie fajne tutaj graficzne efekty, znowu ta przebijająca czerwień, naprawdę świetna jakość druku, dlatego warto mieć te stare semiki czasami, nawet choćby dla tej znakomitej jakości druku, ale zobaczcie, tutaj taki fajny właśnie bisleyowski motyw, trochę heavy metalowy, on miał takie ciągotki do tego. A tu znowu jakieś takie uproszczenie, na przykład ta noga tutaj gdzieś tylko lekko zrobiona. Ja się zastanawiam, co to były za narzędzia, bo on tu, ja tu pędzelka w ogóle w bisleju nie widzę, wiecie? Ja tu widzę jakiś rapidograf albo cienkopisy. Zdecydowanie. Jak wejdzie Alami w ostatnim tomie, to zobaczycie, że tam jest bardzo dużo pędzelka, prawie sam pędzelek i dlatego jest to rozmiękczone trochę. Natomiast Beasley tutaj stosuje same jakieś takie mikrony, czy co to jest. Widać tu po prostu tylko i wyłącznie coś o stałej linii. Nie ma tu wariacji linii, chyba że Beasley chce to zrobić, to osiąga to moim zdaniem, jak na moje wyczucie, wielokrotnym nakładaniem tego samego cienkopisu na daną linię, natomiast nie stosuje za bardzo pędzla. Być może tu te włosy widzę jako może jakieś inne, grubsze cienkopisy, ale nawet tu wydaje mi się, że to nie jest pędzelek. Pędzelek by zawsze trochę to zmiękczył. Myślę, że taki właśnie edge'owatość Beasleya polega na tym, że on stosował bardzo dużo tego, tych cienkopisów. I tak jak mówię, widzieliśmy bardzo dużo takich stron, które gdzieś tam przyciągają uwagę szczegółami, a tu znowu trochę bardziej luźny ten rysunek. Być może Deadline'y to była też seria, na którą pewnie miał trochę czasu z wyprzedzeniem, ale która też ukazywała się jako regularna miniseria, więc to też słuchajcie, miało swoje znaczenie. No, a tu znowu zobaczcie, jak już prawie myśleliśmy, że wracamy do normalności, to znowu jakiś taki, wiecie, 64-tysięczny szat. No, kurczę, dużo bym dał, żeby mieć chociaż jedną oryginalną planszę Simona Beasleya z tego okresu. Lobo w ogóle zostaje zabity i powraca na ziemię z powrotem jako kobieta. No to jest coś po prostu, co wtedy nam się trochę nie śniło, ale zabawy z tym jest mnóstwo i teraz jak to czytałem, to naprawdę nie zestarzało się to źle. Mimo, że może niektórzy sądzą inaczej, ale jak dla mnie ciągle na propsie. I tak jak mówię, nie lubię za bardzo w komiksie takiej zbędnej przemocy, ale jakoś w wydaniu Beasleya jest to tak estetyczne, no kurczę, cokolwiek by nie mówić, że mnie całkiem kupuje. No i znowu kolejny taki shot, no. Aż mnie kusi, wiecie co, żeby samemu spróbować takiego podejścia trochę bardziej luźnego, gdzieś tam dać sobie mikrona do łapy, nie zrobić zbytniego. Ja się zastanawiam, wiecie co, nigdy nie widziałem tego, ale zastanawiam się, jak bardzo Beasley szkicował te komiksy, bo wygląda mi na to, że on bardzo dużo stawiał na taki szczęśliwy przypadek. I tu jest rzeczywiście sporo takiego gdzieś tak bardzo podejścia wręcz szkicowego. Ona, jak się tu spojrzy, to gdzieś to wygląda na to, jakby w ogóle było to machnięte z odniechcenia, gdzieś w jakimś szkicowniku, jako jakiś próbny szkic. A tu za chwilę mamy takie szczególiki, na którym ktoś musiał siedzieć już dłużej niż kilka minut. I tutaj tak samo, więc to jest takie podejście jakieś ADHD, rzeczywiście oscylujące między ciężkim zarysowywaniem strony, a między rysowaniem jakby od niechcenia. I to też może nam mówić coś może o osobowości Beasleya. Tak jak mówię, nie znam zioma osobiście, ale wydaje mi się on takim dosyć no, oryginalnym człowiekiem, po tym, co widzę po jego pracach. Okej. Okay. O, i tutaj prawie powrót, prawie że do takiego tradycyjnego kreskowania. No zobaczcie, jaka jest znowu różnica. Tutaj wszystko zawalone, gdzieś to przyciąga uwagę, mimo że sama struktura tego to nie jest nic rewelacyjnego. No jakbym ja tak narysował jakiegoś superbohatera, to byście pewnie powiedzieli, że Martewicz, no nie za dobrze ci to wychodzi. No zobaczcie. A jednak Beasley z tym ucieka. Tak samo tutaj z tym ziomem, tutaj podróbką Bakiego. Gdzieś tam on to robi w taki prześmiewczy sposób, że trudno powiedzieć, czy on to robi specjalnie, czy on to po prostu tak stawia na to, że przykryje tą swoją chucpą swoje braki w umiejętnościach anatomicznych. Do dzisiaj tego nie wiem. Gdzieś tu naprawdę przeplata się geniusz z jakimś zupełną codziennością, ale to jest jedna z tajemnic rysunku, że właśnie jedni to w sobie mają, i myślę, że, a jedni nie, i myślę, że Beasley to w sobie jak najbardziej ma.
Trzeba też mieć swoją drogą cierpliwość jako rysownik, żeby zrobić bardzo dużo szczegółów tutaj na tym ciele Lobo, a zostawić pewne rzeczy puste. I to też trzeba wiedzieć, bo wiecie, bardzo łatwo byłoby mu tutaj zrobić za dużo kreseczek, gdzieś dodać dodatkowe tła, jakieś okienka, nie wiadomo co, i wtedy zapełniłby całą tę stronę, nie byłoby tego efektu wow, który mamy dzięki temu Lobo w tych tutaj damskich majteczkach, więc no tak to jest. Jedziemy dalej z koksem. Tu widzę taki vibe już bardziej kreskowy. Gdzieś to przechodzi, nie ma już tak dużo tego aerografu, tej zabawy z dużymi spleszami. Jest to bardziej już taki storytelling gdzieś. Dużo slapsticku takiego. O, ta rozwalająca strona z tą babką, która chce poddać się reinkarnacji i w dziale reinkarnacji zastanawia się, czy przeistoczyć się w przyszłym życiu w owczarka czy w pekińczyka. To mnie po prostu rozwaliło zupełnie. Także słuchajcie, polecam, jak nie czytaliście tego, sięgnijcie sobie po to, to naprawdę warto zobaczyć. O, bardzo fajne ujęcie Lobo tutaj, całkiem spoko szat. Właśnie Beasley, jak już mu się udawało zrobić coś interesującego, takiego, co przykowało mega uwagę, no to było to na najwyższym światowym poziomie. I tu jest przykład. Gdyby cała ta strona była w ten sposób narysowana, nie byłoby tutaj takiego centrum, nie byłoby czegoś, co centruje ci oko. A tutaj zobaczcie, dzięki tej twarzy cała ta plansza nabiera takiego wymiaru jednolitego i to zwraca naszą uwagę. Inaczej moim zdaniem byłby to trochę miszmasz. To jest też duża sztuka i dobry myk do zapamiętania, żeby zawsze zrobić na planszy to coś, co się nazywa tak zwanym anchorem, czyli kotwicą. I ten anchor to jest coś, co ma przykuwać uwagę. Chłopcy z Image, McFarlane, Liefeld, Lee byli w tym bardzo dobrzy. Na każdej stronie było coś, co przykuwało uwagę czytelnika. Inna sprawa, jak zabija, to trochę storytelling, tak jak było to w przypadku chłopców z Image. No ale jednak tutaj akurat jest to dobry przykład, gdzie ze zwykłego takiego close-upu na twarz myślę, że Beasley wyciska coś, co przykuje uwagę. Jak ktoś nawet przegląda ten komik, to zobaczy, o, jaka fajna twarz. Także całkiem na propsie. No, tutaj gdzieś już to idzie w kierunku trochę bardziej powszednich rysunków, myślę, i gdzieś również powszednich kolorów. Jest tu trochę taka przepaść między tymi pierwszymi scenami, a już tymi tutaj gdzieś ostatnimi scenami trzeciego numeru miniserii i ostatnim odcinkiem rysowanym przez Beasleya. I gdzieś tutaj się zaraz kończy i wskakuje Christian Alamy. Tu się kończy Beasley, słuchajcie, trzecia część, a tutaj czwartą już rysuje właśnie Alamy i tak jak mówiłem. No nie, może przesadziłem trochę z tym pędzlem, ale nie, wydaje mi się ewidentnie, że on tutaj używa sporo tego pędzelka. Tak, bo ten cały hatching tutaj na tych muskułach, jest to niewątpliwie bardzo kompetentny rysownik. No da się uzyskać głównie za pomocą pędzla. Także wydaje mi się, że można śmiało postawić hipotezę, że tego pędzla jest tutaj sporo. Aczkolwiek powiem Wam tak, nie widząc oryginalnej planszy, mogę się mylić, bo teraz widzę, ja to jakoś wzrokowo zapamiętałem jako bardziej pędzelkowate, a teraz widzę, że może nawet za pomocą jakiegoś cienkopisu można by osiągnąć podobny efekt. Także fajnie byłoby zobaczyć oryginalne plansze. Alamy tutaj zdecydowanie próbuje nawiązywać do tego, co Beasley robił w tych pierwszych odcinkach. Też sporo takiego, wiecie, albo szczoteczką do zębów, albo aerografem, trochę pizgnięcia na planszę tego, to też zawsze dodaje trochę poloru takiego. Więc robi tutaj co może, bardzo kompetentny rysownik, ale na pewno nie jest to już na takim poziomie, co wcześniej Beasley. Jest to po prostu raczej podróba, a nie coś, co oryginalnie zwracałoby uwagę. Ale myślę, że podróba dobra. Zresztą słuchajcie, jeśli chodzi o Beasleya, to ja myślę, że on tych podrób to miał wyjątkowo dużo. Wtedy był taki okres, kiedy każdy łącznie z jego babcią próbował podrabiać Beasleya i my tu w Polsce mieliśmy różnych tych i gdzieś za oceanem to zupełnie byli ludzie, którzy słuchajcie, swoje kariery w ogóle oparli, jak sami pewnie wiecie, o to, że no, mówiąc krótko, nawet kopiowali styl Simona Beasleya już bez ogródek, więc tak to jest. Myślę, że Beasley miał niesamowicie wielu kopistów, o wiele więcej niż na przykład McFarlane, może porównać do Jima Lee. To swoją drogą ciekawe, że Beasley przy tak charakterystycznym stylu miał wielu kopistów, którzy do dzisiaj jednak gdzieś tam próbują rysować wręcz tak samo, jak niepodobnie, a na przykład McFarlane mniej, Liefeld mniej, Jim Lee natomiast ma ich na pęczki. Ciekawe, co to powodowało. Przecież McFarlane nie był wcale mniej popularny niż Jim Lee czy Simon Beasley. I to jest taka jedna z tajemnic. No, sami pewnie przyznacie, że to, że ten Alamy nie robi już aż takiego wrażenia jak te prace Beasleya na początku, aczkolwiek stanowi to kompetentne domknięcie. Tak jak mówię, szkoda, że Beasley nie zajął się całością. Mielibyśmy jeszcze pewnie tu parę spleszy godnych grzechu, łącznie z tym ziomem tutaj, Torki. No ale tak to mamy tylko zakończenie sagi. Całość jest spoko. Tutaj chyba Bóg przygląda się temu wszystkiemu z rozbawieniem, pytając, prosząc jakiegoś archanioła, żeby skoczył mu po kolejny browar.
Także wiecie, ja tutaj widzę takiego trochę proto-preachera, nie tylko po okładce, ale też po tym, w jaki sposób tutaj następują kolejne te meta-poziomy i co róż inne patrzenia na daną sytuację z punktu widzenia coraz to bardziej boskiego bytu. Wiem, że głupio wyciągać takie wnioski z takiego komiksu, w którym centralne miejsce zajmuje goła dupa Lobo, no ale jednak myślę, że czasami przez taką satyrę można powiedzieć więcej niż przez spięty jakiś taki, wiecie, komiks, który takich tematów zupełnie nie dotyka. W końcu wszystko jest dla ludzi. No, fajne tutaj właśnie takie trochę flashbacki z tego. Myślę, że rzeczywiście Alan mi robi tu co może. I jeszcze nawiązując do tego nieszczęsnego pędzelkowania, sam się teraz zastanawiam, bo to, co chciałem powiedzieć, a chyba nie powiedziałem, to, że w zasadzie każdy efekt można osiągnąć każdym narzędziem. Więc to nie jest tak, że koniecznie musiano to robić pędzelkiem, aczkolwiek ten styl wskazywałby, że pędzel byłby najlepszym sposobem na osiągnięcie tych efektów. Natomiast teraz, kiedy widzę te drobne szczególiki, przyglądam się im już intencjonalnie po raz kolejny, to wydaje mi się, że równie dobrze mogłyby to być również cienkopisy, a efekt jest po prostu inny i bardziej wygładzony. Także ciekawe byłoby zobaczyć oryginalną planszę. Niemniej wszystko działa, to wszystko gdzieś tam jest, słuchajcie, na ten... Spina się cała ta fabuła, zostawia człowieka z poczuciem takiego jakiegoś dziwnego spełnienia po lekturze i nic dziwnego, że to swego czasu był wielki przebój. Do dzisiaj taki jest. Tu kolejna fajna rzecz, fajnie wyedytowane, redakcja TM Semik, super kudosy za to, że zostawiliście to zupełnie puste, z tylko takim pingwinem, bardzo ładny, błękitny kolor. Ja tu widzę bardzo wielką dbałość o szczegóły, widać, że to wydanie specjalne miało być zrobione na najwyższym poziomie edytorskim i tak właśnie się stało. Słynne pingwiny, fragujące, what's not to like. Dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle. Zobaczymy, jak to przejdzie w cenzurze YouTube'owej z tą całą dziwną okładką. Mam nadzieję, że zostanę dzięki temu milionerem i będę odpoczywał na Bahamach już za miesiąc, żyjąc z samych tantiem generowanych przez moje przychody z YouTube'a. A tymczasem borem lasem. Jeśli podobają Wam się moje nawiki, bardzo proszę zostawcie komentarz, polajkujcie, zasubujcie, polećcie znajomym ten kanał, polećcie go przyjacielowi, zapostujcie gdzieś na fejsie, jeśli tylko macie na to siły i czas, bo bardzo mi to pomaga odnaleźć się wśród tych YouTube'owych algorytmów i promować moją twórczość wśród innych osób. Dzięki wielkie za obejrzenie tej nawiki. Trzymajcie się, do następnej!